Dzień dobry, witam Was serdecznie. Agnieszka Szostek z tej strony. Goszczę dzisiaj u siebie Bartka Konarskiego, który jest trenerem personalnym i dietetykiem. Witam Was serdecznie, pozdrawiam. Bartko, powiedz mi, co będzie naszym głównym tematem dzisiaj tej rozmowy? Będą dwa główne tematy, które myślę Was zainteresują. Pierwsze chcę Wam powiedzieć tak dla inspiracji, jak schudłem 20 kg i utrzymałem tą wagę. A druga rzecz, jak pokonałem dietę, jak pokonałem raka, białaczkę, dzięki zdrowemu odżywianiu. Oba tematy łączy oczywiście motywacja i moje nastawienie do tego wszystkiego. O tym dzisiaj będziemy mówić. Super. Z tego co wiem, Bartku, jak czytam Twoje posty i z Twojego fanpage'u, to Ty sam miałeś tą nadwagę dosyć wcześnie, bo chyba dosyć młody byłeś, jak tą 20 kg nadwagę. Możesz coś powiedzieć, w jaki sposób sobie poradziłeś z tą nadwagą? Tak, w wieku 20, około 20 lat, już nie pamiętam nawet dokładnie jak to było, 20, 21, miałem 20 kg nadwagi, ważyłem 98 kg. Próbowałem pewnie jak każdy to zrzucić. Porównując wtedy, a teraz są dwa podobne problemy. Wtedy było mało informacji i nie wiadomo było co robić, a teraz jest za dużo informacji i tak samo nie wiadomo co robić. No i popełniałem jak większość błędy. Pierwszym błędem było, zacząłem mało jeść i dużo trenować. 6-7 razy w tygodniu, bardzo mało jadłem. No i jak to się kończyło, że na początku wszystko fajnie, miałem dużo energii, bo to jest kortyzol idzie do góry, tak. Hormon stresu, no i chudłem, tak? Tylko że chudłem w ten sposób, że mięśnie mi spadały, bo też wcześniej ćwiczyłem, byłem już zbudowany, mięśnie mi spadały, no i a tłuszcz zostawał, no i po 3-4 tygodniach zaczynałem się źle czuć, no i wszystko się kończyło, przestawałem tą dietę stosować, to co schudłem, to waga wracała, tylko że schudłem trochę mięśni, więcej mięśni, trochę tłuszczu, wracał sam tłuszcz, no i wyglądałem w konsekwencji tego z każdym odchudzaniem takim, bo to oczywiście nie tylko raz próbowałem, bo byłem mocno zmotywowany do tego wszystkiego i wyglądałem coraz gorzej. Druga rzecz, później zacząłem próbować jakieś różne szejki, tabletki odchudzające, bo też się pojawiały różne rzeczy na rynku, to był taki początek wtedy w tych latach. No i tak samo nie przynosiło to żadnego efektu, no bo jak nie zmienisz nawyków, nie zmienisz żywienia i swojego nastawienia, no to po prostu no nic ci nie pomoże, tak? Także takie moje były dwa błędy, które robiłem i robiłem przez długi okres i nic to nie przynosiło żadnego efektu. A powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że zacząłeś coś z tym robić? Miałeś jakąś motywację, inspirowałeś się kimś, czy po prostu już tak ci ta nadwaga przeszkadzała, że źle się z tym czułeś i dlatego właśnie zacząłeś coś? Znaczy to w ogóle zacząłem wszystko, całą zabawę z tym treningiem, odchudzaniem, no to oczywiście oglądając Schwarzeneggera. To były czasy wtedy. Tak, tak. Bruce Lee'ego i właśnie oni mnie inspirowali. No i też chciałem od razu, korzystałem z takich, patrzyłem w gazetach na te diety wszystkie, jak ci ludzie mają jakieś gotowe diety, no to mówię, jak oni mają taką dietę, no to znaczy, jak ja będę stosował tą dietę, no to też schudnę, nie? Tutaj super dieta rozpisana, patrzę nawet na moją wagę, tak jakby się gotową kupowało od trenera teraz, no i mówię, no to jak zacznę tą dietę, no to będzie na mnie działało i schudnę, tak? No niestety jednak tak to nie działało, bo zaczynałem po jakimś 3-4, może po miesiącu, czy tam nawet po dwóch. Zaczynało mi brakować pewnych pokarmów, które wcześniej jadłem i zaczynałem jeść te pokarmy. To już nie wiedziałem, jak to połączyć z tą dietą, co miałem. No i mówię, no i wszystko to przestawało działać i nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego, co robię źle. No dobrze, to tak błądziłeś trochę po ciemku. To w końcu jak to wyszło na to, że udało ci się schudnąć? W końcu musiałeś dojść do jakiegoś wniosku i wprowadzić coś, co jednak posunęło to do przodu. Jakby posunęło się to wszystko do przodu w takim dziwnym momencie, jak już powiedziałem, że zrezygnowałem.
Zrezygnowałem, powiedziałem, że już chyba nic mi nie. Że z tego nic nie będzie, tak? Już nie wiedziałem, co się dzieje. No i wtedy zacząłem, mówię, dobra, to tylko sobie zmienię jedną rzecz w tej diecie, zobaczymy, poczytam na ten temat, zmienię tylko jedną rzecz, zobaczymy, jak to będzie wszystko działało i zobaczymy, czy to w ogóle coś da. No i zacząłem tak robić. Jedną zmianę patrzę, wszystko lepiej, nie czuję się źle, jakoś to wszystko idzie. No i zaczęła waga spadać, później drugą zmianę, trzecią, czwartą. Tak napisałem sobie nawet, co mam zmieniać. No i w ten sposób zaczęło się to wszystko udawać. A powiedz mi jeszcze, Bartku, bo z tego co wiem, to chyba też przechodziłeś, po jakimś czasie raka przechodziłeś, Tak, właśnie, tak? tak. To jest ta Może druga rzecz, opowiesz którą. trochę, jak w ogóle sobie z tym poradziłeś i jak to się odbiło? Druga rzecz. Aha, właśnie, jeszcze. Teraz co dwie rzeczy łączy tą. Odchudzanie i tego raka, to przede wszystkim jak zacząłem te robić małe zmiany w swojej diecie, to też zanim to zrobiłem, to zmieniłem swoje nastawienie psychiczne w ogóle do tematu, na początku to było nastawienie psychiczne co do odchudzania. Zacząłem wizualizować, że ja to dam radę, że już tak wyglądam i tak dalej. No i wtedy zaczęły mnie też jakieś pomysły takie bardziej realne nachodzić i zacząłem to wykorzystywać. Tak Tak. samo było przy tym, jak walczyłem z rakiem. Jak zacząłem, na początku to był szok, po prostu nie wiedziałem, co się dzieje i taka, no, depresji dostałem po prostu 3-4 dni po tym wszystkim, po tym, jak się dowiedziałem. To miałem depresję, leżałem na łóżku, patrzyłem się w sufit i nie wiedziałem, co mam robić. To był po prostu taki szok, że nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. No i po tym zacząłem właśnie od nastawienia psychicznego, od zmiany myślenia, że ja mogę. Zacząłem sobie wizualizować, czytałem takie książki jak Potęga Podświadomości, oglądałem Sekret. Różne takich mówców motywacyjnych na YouTube oglądałem, no i zacząłem zmieniać swoje nastawienie, że ja mogę, że potrafię, że to się da wizualizować siebie, że ja już jestem zdrowy. No i po tym wszystkim, jak już nastawiłem się psychicznie, ustaliłem sobie mniej więcej, zacząłem robić zmiany tak samo w odżywianiu, no i tak to zaczęło wszystko działać. Czyli krótko mówiąc, przede wszystkim wiara w siebie jest bardzo ważna. Trzeba to po prostu wierzyć w to, że się tą zmianę wprowadzi, że się uda. Tak, 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 takie tak, tak. psychiczne nastawienie jakby. Psychiczne nastawienie jest najważniejsze. Nie, że wszystko naraz, że ja chcę od razu, że. Tak. Tylko i wiara, że to wiara raz, że się uda. Już wyobrażenie samego siebie, że ja już jestem taki, a nie inny. I po prostu robienie jakichś małych zmian, takich, które nie wprowadzą chaosu i stresu w życie. A powiedz mi jeszcze, Bartku, bo wiem, bo już wcześniej z tobą rozmawiałam, ja z Bartkiem rozmawiałam na temat jego choroby, tego raka. Podczas tej choroby ty ułożyłeś sobie dietę w taki sposób, że zbiłeś jakąś tam ilość komórek rakowych. To Tak, prawda, tak? na samym początku, jak zacząłem właśnie nie odchudzanie, tylko tą walkę z rakiem, to ułożyłem sobie dietę. Właściwie nie ułożyłem dietę, tylko poprawiałem swoją dietę, tą, którą wtedy miałem. Tak w skrócie mówiąc, co zrobiłem, to zwiększyłem ilość warzyw, różne tam stosowałem. Zioła odtruwające organizm, odtruwające wątrobę, poprawiałem pracę jelit, no plus poprawa diety, to wszystko spowodowało, że komórki nowotworowe zaczęły spadać i w ciągu miesiąca była niesamowita poprawa. Przez pierwszy miesiąc czułem się bardzo źle, ale po miesiącu zacząłem mieć energię, no i w ciągu miesiąca spadło 24 tysiące. Na początku było 67 tysięcy i w ciągu miesiąca spadło do 42 i choroba z trzeciej fazy, takiej najgorszej, przesunęła się do pierwszej. I w tamtym okresie nie brałem żadnych leków. No to super, naprawdę bardzo duże osiągnięcie w tym. A powiedz mi,
tak jak mówiłeś, brałeś różnego rodzaju zioła i tak dalej, a soki też piłeś? Tak, piłem też soki. Tylko oprócz... warzywne czy warzywne? I takie, i takie. Okay. Razem z warzywami stosowałem. No i oczywiście imbir, kurkumę. A tak przy okazji, słuchajcie, bo Bartosz wspomniał o oczyszczaniu wątroby w tym okresie, to dzisiaj w ogóle tak pijemy, słuchajcie, taką wodę, która jest zrobiona z ogórka świeżego, cytryny, imbiru i pietruszki i podobno też właśnie oczyszcza wątrobę, także polecamy. Nawet nie podobno, tylko możecie być pewni, że oczyszcza, bo naprawdę także... super smak jest, smak orzeźwia i naprawdę będziecie się też dobrze czuli. Bartosz dzisiaj pochwalił wodę, także pijcie. Jest super. Oczyszczajcie swoją wątrobę. A powiedz mi jeszcze, Bartku, co ja chciałam się zapytać. No z tej naszej rozmowy, w jaki sposób byś podsumował? Jakie wnioski powinny się widzowie wyciągnąć z tej rozmowy? Od czego, jeżeli są tam osoby, które borykają się z nadwagą i naprawdę chcą coś z tym zrobić, co byś im zaoferował? Jakie pierwsze kroki powinni uczynić, żeby im było łatwiej tę nadwagę zrzucić? Żeby się nie męczyli tak jak... Przede wszystkim uwierzyć, że to, co robię, robię dobrze. Znaczy, zwizualizować, że będzie im dobrze szło, że zwizualizować tą osobę, którą chcą być. Tą osobę, którą chcą być, muszą przede wszystkim zwizualizować, zacząć działać z tą wiedzą, którą mają, czy to będzie dobrze, czy źle. Ważne, że coś robią i w czasie jak już zaczną, robić poprawki, żeby nie czekać, aż już będzie idealny moment, aż ja nie będę miał, ja w tym miesiącu nie mogę zacząć, bo będę jechał na urlop, bo dzieci idą do szkoły, bo to, bo tamto, bo wamto. Nie czekać na idealny okres, bo po prostu ten okres nigdy nie nadejdzie, bo niby wam się wydaje, że jest idealny okres, ale tak naprawdę na przykład za 2 tygodnie coś się wydarzy. Szef mówi, że na przykład będziecie mniej pracowali, albo będziecie mniej zarabiali, albo no różne rzeczy mogą się wydarzyć. Także nie będzie idealnego okresu. Nigdy nie zdobędziecie też idealnej takiej super wiedzy, bo to może potrwać bardzo, bardzo długo. Także nie warto czekać na idealny okres, tylko od razu zacząć. I wizualizacja, od razu zacząć odchudzanie, czy tam cokolwiek macie zrobić z dietą. I myślę, że to chyba wszystko, że to najważniejsze rzeczy są. I nie poddawać się, tylko mieć wytyczony cel, co chcecie konkretnie zrobić, do czego dojść i jak to zrobicie. Napiszcie sobie więcej, co będziecie robić, żeby dojść do tego, jak chcecie wyglądać. A powiedz mi jeszcze, Bartku, bo chyba nie wspomniałeś, program, który ty prowadzisz, są dwa programy, czy tylko jeden masz program, który prowadzisz, to są zamiana nawyków, tak? Tak, jeden program właśnie, to jest... Na czym polega? To jest, to bazuje właśnie na tym, jak ja sam schudłem, tylko to jest bardziej rozbudowane, lepiej już tak, jeszcze mam doświadczenie większe i lepiej to zrobiłem. Bardziej jest nie tylko edukacyjno-motywacyjny program, także w ten sposób to działa i jest bardziej taki rozbudowany, ale bazuje mniej więcej na tym, co sam doświadczyłem. Na swoim doświadczeniu, tak. Dobrze. Dziękuję ci bardzo, Bartku, za czas. Dzięki, Agnieszka. Dziękujemy wam serdecznie. Dziękuję wam serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, trzymajcie się.